Cześć, siemano, witajcie w kręciku z Farming Center 22. W dzisiejszym odcinku flet na osadzie, jak widać. Dzisiaj żniwa z osa i będzie łączenie granic, pól i albo obornik, albo talerzowanie, ale może talerzowanie sobie jednak po tym oborniku zrobię. Tak sobie coś myślę. Ale jeszcze nie wiem. Oczywiście nowe pole, bo tutaj dobrałem sobie kredytu 10 tysięcy, tam 15 i kupiłem, bo to było pole za 16 tysięcy coś. Za 16 600 chyba. Nie wiem, dość tanie było, więc sobie dobrałem kredyt. Kupiłem. I tak to teraz na mapie wygląda, nie? Tak fajnie, bardziej niebiesko się robi na tej mapie. No a pola są dwa do skoszenia, bo to jako jeden już jest. I tutaj jeszcze będzie pole i tyle. Bo tutaj jeszcze ten na 22 to nawet skosiłem. Tak to wygląda, jest 9.42, o właśnie, promocje. O, John Deere 6M. Za 60 tysięcy. No nie wiem, kurczę, nie wiem. No nie, no ale wtedy jak kupiłbym tego John Deere'a, no to wtedy co? Nie no, nie, no ja mam ciągniki, ja mam ciągniki. No i dobra, jak to zrobić? To taki jeden poprzecznik sobie walny. Bo tak jak było jedno pole małe, chude tutaj, to nie było sensu poprzeczniaka robić. 3, 4, na 5 razy to będzie? Tak. Dobra, jedź. Bo ja muszę na asfalt wyjechać. Zrobię sobie też nim owsa, no bo to w tym sezonie już kombajny nie zobaczycie, bo już mam wszystko pokoszone. Więc to są ostatnie żniwa w tym sezonie. Bo już więcej zakoszenia nie mam. Ja jeszcze jest tutaj dziesiątka na kieszonkę zrobić, ale to tam. To po odcinku. No a tak to jest wszystko pokoszone. Tu jest koszone, zebrane. No. I tak to wygląda. Może jeszcze live'a dzisiaj zrobię. Bo po rzepaku raczej chyba będę talerzował. Albo tutaj po jęczmieniu. Tutaj po jęczmieniu chyba sobie zatalerzuję, no bo tam jest obornik rozrzucony. A po rzepaku nie mam nic ogarnięte, więc. Tak to by wyglądało. Tu będzie 18, 17, 15. Tylko po tym flecie już będę musiał iść. No nie wiem, nie wiem. Zobaczę, pomyślę. Pomyślę, jak to zrobić. Bo dość dużo tej słomy jest dopasowanie, więc też by jeszcze trochę na odcinku dało do tego, nie? Trochę roboty by jeszcze było z tą słomą tutaj, żeby popasować to wszystko. No kurczę, nie wiem. Bo na pewno jeszcze muszę miedzę wszystkie poorać na odcinku, bo to jest plan numer jeden. W sumie to bardziej numer dwa już. Ja rozpinę się kogusy zapalić, bo do tego moda miałem. Ale pewnie się zapali, bo nie pamiętam. Czy mam, czy nie? Tak, był dziękno. Więc się zapaliłem. 80% już jest. A tam 500 kilo było nakoszone, więc. Czy tam 600 nawet. Z poprzedniego pola z błyski dwójki zostało, więc. Od razu tutaj kombajnem przyjechałem, tyle. Żeby tam pojechać na tamto pole, to będę się naokoło rypek za pastwiskiem aż tam. Ale to się da. Trochę lipnie, że jest taki
mały zbiornik, nie? Bo jest mały silnik tutaj. Bo jak była 460, no to bym miał tam 10 czy tam 11 ton. No to już by było, nie? A tak mam 6300 tylko. Więc troszkę mało, jakby nie było. Silosy są pełne, więc będę musiał na pociągi to zaraz chyba wyłożyć ten nawias. No, na pociągi trzeba będzie od razu wyłożyć. Ale to się przejadę. Zobaczę, bo dzisiaj może tylko koszenie... Tak, ja już nie będę chyba się bawił z tym prasowaniem. Albo to prasowanie zrobię sobie na live. Ja chyba na live sobie zrobię prasowanie. Też nie chcę was tym prasowaniem piłować. Zrobię sobie na live to, czy tam poza odcinkiem. Ale że jak będę miał czas. Nie? Bo tu na live w sumie było co robić. To wszystko poprasować, pozwozić te bele. Oborniki rozrzucić, potalerzować. Bo w kolejnym odcinku już sobie siebie zrobię. Chyba, że orkę będę musiał robić po tym. Kurydzyna. Zobaczę. No nie wiem, zobaczę, pomyślę. No ale raczej na kolejnym odcinku będą siewy jakieś tam po średnisku rzepaku, no bo jest sierpień, nie? Więc pola by musiały być zebrane już. Sprasowane i pozbierane belki. Tak chyba trzeba będzie zrobić. No, tak trzeba będzie zrobić chyba. Że to będzie najbardziej rozsądniejsza rzecz, którą zrobię dzisiaj. Nie wiem, że ten długi przejazd tutaj zrobić, bo... No widzicie, no staram się na razie kupować pola wszystkie tak koło siebie, nie? Żeby od razu już sobie... je łączyć na większe kawałki. Tutaj na pewno tą 24 muszę jeszcze kupić. W przyszłym sezonie, bo wtedy będzie tutaj już naprawdę się fajnie jeździć. Tak jak mówiłem kiedyś, tutaj już będzie w jednym kawałku. Tutaj pewnie będzie rób podsypany tutaj, w tym miejscu. Do połowy gdzieś. Żeby tutaj w tą stronę uprawiać już. I tą drogę. Na razie nie będzie to droga, ale kiedyś ją usunę. Nie wiem, no zobaczę, no na razie nie mam pomysłu. No patrz, tego pola nie mogę połączyć, bo tutaj słomy sypię na tym. No dobra, to będzie na końcu łączone. Po prostu sobie zestaw przygotuję, ale... Dobra, dosypię to, bo powinna być pełna przyczepa wtedy. 13... 14 ton? Nie, o, będzie pełna, na jeszcze chyba 100 kg zostanie. A 300 kg nie zostanie. Więc no okej. Elegancko tego. Robotka idzie. Nie wiem, czy mógłbym się spać. Znaczy spać, no tak trochę dziewam co, ale... Ale no jestem dzielam co, a w niedzielę nigdy się nie chce. No jutro poniedziałek, jutro znowu trzeba wrócić do starości, jak mówią. Do normalnego trybu życia. Czyli do roboty, potem przyjść.
nagrać odcinek, z Kruchem pogadać. No i tak kolejny dzień. I tak to jest. Co za rąbany krzak. To już bez GPS-a, bo po co? Bizonem też się fajnie kosiło, no ale tym się lepiej kosi, bo wiadomo, większy header. Myślę, że jak będę miał pieniądze, to trochę go podkręcę tego moment, żeby miał trochę więcej zbiorników, bo jednak troszeczkę jest to, nie powiem, że nie, ale uciążliwe. Niedziela 5 maja. Na pewno w maju chcę Alengrada skończyć. Nagrywać. Tak jest przynajmniej plan. Alengrada skończyć nagrywać i będzie kit. Wtedy w Alengradzie chyba najszybciej będzie na wylocie M-Click. Tak mi się coś zdaje, no ale no nie będę tutaj się czarował. No. Nie będę was czarował, no. Ale tak będzie. Jeśli będzie Lengrada i M-Clicka, to już będzie się fajnie nagrywać. Znaczy fajnie nagrywać. Już po prostu nie będą się tyle ogarniać tych save'ów. No. Bo wtedy już... No ale to wtedy pewnie Kruk za płotem powróci. Po Lengradzie na pewno. Przynajmniej taki był plan, ale nie wiem, właśnie muszę Krukowi mody spakować. Kurde, no nie ma kiedy tych modów ogarnąć, no nie ma kiedy mi. Dobrze, tu mam pola koło siebie wszędzie, to mogę sobie jeździć bez wózka. A tak ogólnie to jednak nie wiem, gdzie mam wózek. A dobra, wiem. Już wiem, gdzie mam wózek. Już wiem, na łące jest. Na łące u sąsiada leży wózek. Tutaj jakby tego paszowozu nie było, to bym przejechał, a tak to... Koguty, bo przez drogę będziemy przejeżdżać. Nie wiem, czy tu prosto przeskoczyć, czy... Czy tutaj próbować się pakować. Dobra, tu się pakuje. Jest pusty asfalt, to tu się pakuje. Jakbyś od razu od drogi kosi tutaj. Żeby niepotrzebnie nie jechać na dół tam aż do tego, żeby dopiero właśnie prasować, żeby kosić, no to jest bez sensu by było. Właśnie nawet nie wiem, czy ja tu się zmieszczę koło mojego płotu, bym musiał to sprawdzić kiedyś. Ale no nie mam czasu. Może pożliwam na live sobie to sprawdzę, jak będę miał czas. Tutaj po wsi prawdopodobnie będzie rzepak. No i tutaj kolejną granicę trzeba połączyć. Więc tak to wygląda. Trochę tego łączenia będzie. Tutaj droga musi zostać oczywiście. Ale na koniec serii na pewno tej drogi. Nie będzie. Bo będzie zaorana. I ta droga też tutaj zejdzie do góry. Ale na razie musi być. Na koniec serii to będzie wielkie pole. Znaczy no ten ruch to raczej zostawię. Przydałoby się tutaj jakiś poprzecznik zrobić. A najlepiej ze dwa. Dobra, tak pojadę, to będzie trochę lepiej do wykoszenia miał. Ogólnie to jest droga, to wiadomo. I tu jeszcze sąsiad łąkę, no to tam tutaj na raz bym mógł iść poprzecznik. Bo nie jest aż taki ważny ten poprzecznik tutaj. Ale zawsze na raz musi być, wtedy się lepiej wykręca.
Ale jednak trawię tutaj na dwa, gdyby nie było. Jak już zacząłem, to... Wiadomo, że prasa to zagarnie. Bo ona ma trochę rozszerzoną szerokość roboczą, no ale... Dobra, w sumie już nie będę dalej piłował. Ile jest minut odcinka? 16. Nie no, pokoszę sobie, bo jednak głównym celem tego odcinka było koszenie. A tą talerzówę to zobaczę, czy zdążę, czy nie. Nie, bo jak nie zdążę, to trudno, ale jednak wolałbym, żeby zdążyć. Więc chyba sobie przyjadę tylko tym. No, chyba sobie przyjadę kombajnę, tą przyczepą, wysypię kombajn i będę chyba kończył żniwa. A resztę sobie na live skoszę. Tak sobie coś myślę. Bo jednak wolałbym to sobie jedno pole zatalerzować. No i tę miedzę połączyć. Jednak robota najdłużej będzie ze żniwami, więc najwięcej. Więc chyba miniaturkę głównie ze żniw sobie zrobię. Więc zaraz wsiądę sobie na talerzówę, talerzuję te jedno pole i tyle. I wtedy będę granice łączył. Tak chyba trzeba nie zrobić. Bo ja tutaj innego pomysłu nie widzę. A godzinnego odcinka nie będę robił. Bo nie mam tyle czasu. I teraz na zimę to w końcu będą pieniążki jakieś. Z tego co widzę, no bo tutaj mam rzepaku 18, 40 jęczmienia i 50 pszenicy. No i owsa już mam. Owsa już mam 23 tony, więc. A tam jeszcze będzie trochę. Więc myślę, że 50 ton owsa może być. Coś koło tego. Też nie, no tam tyle nie da, ale. Ale myślę, że 40 ton owsa, myślę, że jest. Jestem w stanie tam nakosić. Tak się pięknie w tym flecie teraz gra, że to jest coś pięknego. Fajne marzenie to teraz, bo ja lubię ten okres takich średni maszyn, gdzie nie ma jeszcze tak aż dużo pól, bo fajnie się tam taki można gra. Bo potem jak już są te duże, to już tak, to jak już są te wielkie, to już nie jest takie fajne. Fajnie się gra, no ale... Oj, to już nie jest takie... Nie wiem, co jak to powiedzieć nawet. To już nie jest takie jarające, tylko już tak bardziej, żeby na dokończenie tej serii, nie? Żeby już się wtedy wszystko robić, żeby tak szybko to w miarę dokończyć. No bo ja chcę fleta w tym roku skończyć nagrywać. No a tu jeszcze wap... O, ale tu będzie roboty, no a będzie. Tararara. Dobra, idę po tą kubotę. Jadę przetalerzować tamto pole. Bo tak sobie myślę, że w kolejnym odcinku chyba zrobię talerzowanie sobie. Że zrobię sobie talerzowanie po rzepakach. Chyba tak zrobię, że zrobię talerzowanie po rzepakach i się wyrzepaku. O. To myślę, że wtedy będzie najlepszy. A dzisiaj to taki dodatek, znaczy dodatek, no myślę, że dodatek, nie ten taki talerzowany. No to wiadomo, że i tak to ja to siewnikiem zaciągnę i tak siewnikiem to zaciągnę. Bo siewnik jest prawo osiemny, więc... Robotka będzie szła.
Kubota to w sumie... Nie wiem, czy ja coś robiłem Kubotą tak naprawdę. Oprócz zależowania i tam parę razy przywiezienia przyczepy. Ale myślę, że na wiosnę to się zmieni, bo jak będzie się w kukurydzy... Właśnie jakieś pole pod kukurydzy trzeba zostawić, ale to będę myślał, jak będę siał. I wtedy sobie Kubotą posieję. Bo myślę, że ten nagromadz też będzie pasował do Kuboty. Jednak muszę trochę więcej tą Kubotą, no bo tak naprawdę... Możecie zobaczyć teraz na odcinkach, no to jeżdżę albo Dojczwarem, albo... Ja teraz na odcinkach jeżdżę albo Dojczem, albo John Deerem, nie? Czwórka poszła do obory, więc to już w ogóle jest nieużywana. Ale dzisiaj będzie dołączenia pól używana, no bo jeszcze ten stary pół. Ten stary pół na razie będzie. I w sumie w kolejnym odcinku jeszcze zobaczycie. Prawdopodobnie. Orkę. Albo za dwa odcinki. No bo raczej myślę, że... Pokażę wam tą orkę po kukurydzy. Ale dla mnie chyba ważniejsze będzie jednak ogarnięcie sobie w kolejnym odcinku siewu rzepaku niż kukurydzy. Niż orkę po kukurydze. No siew rzepaku będzie chyba jednak ważniejszy. Bo wiadomo, we wrześniu rzepaku już nie można siać, ale... A tak to będzie git. To poniedziałek, który nie ma odcinka. Na wtorek też nie mam odcinka. Teraz dopiero na czwartek odcinek. Więc zobacz, jak to w ogóle w tym tygodniu wyjdzie. Nie wiem nawet, jak to w tym tygodniu wyjdzie, naprawdę. Ciężko jest wrócić po tej majówce, tak naprawdę. Ogólnie mogłem sobie przed majówką trochę poogarniać tych sejwów. Tak sobie teraz zauważyłem to. Albo we wtorek, przed wyjazdem, mogłem sobie ogarnąć. Ale że we wtorek przed wyjazdem mi się już nie chciało naprawdę ogarnąć tych sejwów, no to nie wiem, sobie chyba zagrałem w Amerykana? Albo nie wiem, z Krukiem nie gadałem akurat, ale... Czy gadałem? Tak, gadałem chwilę z Krukiem. Ale to żeśmy... Ja grałem na pewno w Amerykana, ale nie wiem, on chyba tam Krukę nosi nie sobie ogarnia czy coś. Nie wiem nawet, co on tam... Ale pewnie Krukę nosi nie ogarnia. A mi się tak nie chciało sejwów ogarnąć, więc robiłem trasę w Amerykanie i tak było. Elegancko tego. O, akurat ty wyszło, że jeszcze dwa przejazdy. I trzeci będzie ten zakończony, ten dodał. No elegancko, to jest wyliczone, panowie. Nie ma lipy. Sierpień. 7 lat już gram na tym serii, ty. Ale ten czas leci. No ale tutaj za dużo pól nie mam kupionych. Co z tym? Parę sztuk mam kupionych, nie? Teraz najważniejsze, czy ja mam soję tutaj, czy nie? Nie, nie mam, dobra, na tej serii sprzedałem sobie, dobra. To na M-Creeku nie sprzedałem sobie, właśnie. To na M-Creeku nie sprzedałem sobie, na Lengradzie sprzedałem, bo wiem, bo na odcinku ja to robię. Na M-Creeku na odcinku nie sprzedałem po prostu sobie na czerwcu, bo zapomniałem.
I tam na pewno mam 260 ton, czy coś takiego. Więc tam trochę jeszcze tej soi jest. Ale tu też, no tak, tu też przydałem przecież kombajn, kupowałem ze soi. No i dobra, teraz do czwórki, bo trzeba mnie zapołączyć. No mówię, jak starczy czasu, to jeszcze sobie pokoszę. Bo raczej sobie odpuszczę ten burnik, bo trochę tego burnika już porobiłem. Tutaj na jeden przejazd tylko, więc... Nie mogę z tej pracy na środku pola zostawiona i koniec. Dobra, tamtego pola nie mogę połączyć. 15, co przed chwilą kosiłem. Bo gdzieś się słoma tam leży. Więc niestety muszę odpuścić sobie tą robotę. O! No i tak to wygląda. Jedno pole jest, zaraz będzie drugie tutaj. No chciałem na odcinku wam pokazać rządzenie tych granic, no bo to jest... Może nie tyle to ciekawa robota, ale fajnie to tak sobie pooglądać, coś innego. Nie? Tutaj w końcu łączę te pole, tak jak mówiłem kiedyś na odcinku. Kupowałem szóstkę chyba nawet. Ja to nawet w poprzednim sezonie chyba mówię, że ja te pola będę i tak łączył, tak. No a dzisiaj nadszedł ten moment. Tararara. Tutaj ten ruch mi się tu nie podoba, ale to pewnie jak go sobie później zamaluję. Kurde, te kaszcze tutaj trzeba będzie pomalować później. I trochę poprawić to, ale... To już po odcinku się zrobi. Tararara. No i dobra, pięknie. Nie, no mówię, ja sobie to ogarnę później, po odcinku. Ale chyba sobie jeszcze pokoszę, no bo trochę krótki ten odcinek. Więc jeszcze sobie pokoszę te 5 minut, czy tam jeden zbiornik, zobaczę. No to w sumie 5 minut, a jeden zbiornik to jest praktycznie to samo, nie? Myślę, że coś koło tego się kosi ten zbiornik. I teraz długie paski na GPS-ie, no to też inaczej będzie się kosić. A tam już pod całą drogę to będzie szło. Elegancko tego. Dawaj, 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 cofaj, cofaj. Nie no, chyba na wstecznym to będzie najszybciej zaorać, no bo... No chyba to będzie najszybszy sposób, co teraz robię. No bo tutaj kręcić naokoło, to mi się nie widzi.
Ale teraz będzie potężne pole, jak tutaj to będzie 8, 4 i 5 połączone, nie? To będzie potężne pole. Ale no co, no mam takie maszyny, że już muszę mieć takie pole, ale tyle. I myślę, czy w drugą stronę tego nie uprawiać, tak jak poprzeczne góry, no ale chyba nie. Chyba też jest za krótkie, bo by musiała być 10, 11, wtedy tak. Wtedy to by miało sens. Nie wiem, ale za rok chyba na kieszonkę jakaś może większa szyszkarnia przyjedzie, zobaczę. No bo przyczepę mam. Właśnie nie wiem, czy ja ją wypożyczyłem, czy ja ją kupiłem właśnie, ale chyba wypożyczyłem. Dawaj, gazu. O, okej. Elegancko teraz wyszło. No i międza będzie połączona i będzie fajny pole tutaj, naprawdę. Nie no, jak widzę, no to jest bardziej długie w tą stronę, nie? Ale mówię, jakby była dziesiątka jeszcze dorzucona, znaczy już głupia dziesiątka, to już na pewno wtedy by się w drugą stronę opłacało jeździć. Bo tak to na razie musi i tak być. Tak musi być i koniec. No i dobra, ja idę jeszcze pokosić. Jest 32 minuta, więc chociaż... Mówię, chociaż ten jeden zbiornik jeszcze do kosza i tyle. A resztę i tak na live, albo po odcinku będę kosił. No tak jak patrzę na tym polu, to jeszcze trochę koszenia będzie, nie? Mówię, jakbym robił godzinne odcinki, to chyba zacznę robić, bo kurczaku... No chyba zacznę godzinne sobie odcinki robić tutaj z kleta, bo dość dużo tutaj jest roboty. Znaczy no przynajmniej chociaż zdarzyli godzinne odcinki, no bo wiadomo. Bo jednak takie odcinki godzinne, tak godzinne siewy to raczej nudne będą, nie? Albo coś takiego typu. Wiadomo, chyba że siewu tam powiedzmy 20 minut i wtedy jakieś do tego jeszcze talerzowanie, jakiś obornik czy coś, czy tam wałowanie, no to wtedy jakoś to tam już jakoś już by było, nie? Ale nie wiem. Do tyłu. No i tutaj na dwa razy jeszcze. Mówię, tutaj nie warto poprzeczniaka robić. Bo ja z prasą i tak się wykręcę szybciej. Nie no, do góry pojadę i tutaj trzeba będzie zrobić poprzecznik. Nie mogę, jak to dzwoni, jak to fajnie chodzi, nie? Nie, ale ogólnie... Nie no, może przesadziłem, że te 40 tam będzie, ale... No ale tak z 35... Może być.
sumie jak ta wszczepa będzie pewna, to będzie 30, to może być te 40 tam. Nie wiem, w sumie ciężko to jakoś oszacować sobie tak na oko. Bo na tamtych dwóch polach to rewelacyjnie dawało. Trzech w sumie. Na tamtych trzech polach. Znaczy no dwóch, to dobrze powiedziałem, no bo tam to już jest połączone jakby. Sam dużo lepiej dawał tym niż tutaj owiec. Tak może się wydać. Tak może też się trochę wydawać, bo... Chyba tu zrobiłem jeden przejazd, no i w sumie dwa poprzedniaki miałem pełny zbiornik prawie, że. No ale miałem pół zbiornika, jak skończyłem tamto pole kości. Więc no kurczę, nie wiem. Ale to jest to chyba co Bolek nawet mówił kiedyś na odwiedaka, że... Że jak naokoło się pole objedzie, no to daje zarąbiście, a jak już się kosi środek, no to tak szybko idzie, że... Tak... Że pole jak się robi dwa razy dookoła, to o, fajnie, że pewnie zbiornik czy tam coś. A po tym środku, jak jedziesz, to nic nie daje praktycznie. No i ogień na tłoki. ...65%. 17,50 tak? Tutaj poprzedniaczek trzeba zrobić. Dwa. Trzy. Na cztery razy będzie. Ja bym się tu przy granicy przewalił, ale nie wiem, czy mi GPS akurat tak idzie. Czyli tak tutaj wychodzi. No, w sumie silnikiem tak samo wychodziło. Będę musiał chyba co przejazd GPS-a przesuwać, żeby nakładkę brać. Ponad header. I tyle. Żeby brać ponad header i tyle, nie? Będzie git. Nie, dobra, podjadę do przyczepy i kończę, bo to taki miał być plan, że nakosić ten zbiornik i tyle. Okej. Okay. Jakiś nowy post? Co mnie tam jakiś... SS interesuje, znaczy SS. No i dobra, no. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć, cieplutko i pa, pa. Do następnego. Na razie, cześć.